Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, na starcie oczywiście przypominam o konkursach dla osób płacających z kodem CROXY, z GoSkinsie. Taka piękna kosa, między innymi rękawiczki i wiele innych pięknych skinów. Płacasz 5 dyszek, masz szansę zgarnąć oczywiście każdego z tych skinów, no i oczywiście po wpłacie, jak uda ci się wygrać, no to dostajesz powiadomienie z takim prezentem, no i oznacza to, że udało ci się wygrać, no i oczywiście im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną, no a my mamy bardzo dużo pęgi, no bo na poprzednim filmie White Lotus, tak, bardzo ładnie siadło ostatnio, więc dzisiaj będziemy chcieli na pewno powtórzyć sukces i trafić również jakiegoś fajnego skina i na M4A4 Hole, tak właśnie pomyślałem sobie, że może tutaj moglibyśmy spróbować sobie tą skrzynkę dev otworzyć i na tą enczurkę właśnie sobie popolować. I zobaczmy, 8 takich skrzynek na trybie oczywiście Joker. No niestety tutaj ten kałak Vulkan 2000 zł. Zaczynamy słabiutko, oczywiście tryb Joker sprawia, że na każdy item jest taki sam procent szans na trafienie. Dzięki czemu oczywiście 4,76% szans na tą enczurkę Hole mamy. No i oczywiście jak na każde inne skiny w tej skrzyni dev. No, oczywiście podboostowanym trybie Joker. Oczywiście również konkurs na skina, tak? Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na jakiego skina mamy polować w następnym filmie. Dąż na Discorda, no i oczywiście użyj kodu CROXY. Na CSGO skinisz, jak oczywiście sam pełnoletniemy jesteś. Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny plusik zielony i wpisujesz oczywiście kodzik CROXY przez 2x, który oczywiście daje ci skrzyneczkę na start za free i 10% więcej do każdej wpłaty. 10 koła wydaliśmy na tą bitwę. No przegraliśmy, że tak powiem, sromotnie, dlatego podejście drugie do tej oczywiście bitwy i zobaczmy, czy tutaj ta skrzynka również będzie, że tak powiem, tak nas zbywać jak w poprzedniej battle, czy może że chcę faktycznie tutaj tego hola w końcu zrzucić. Zobaczmy, dwie skrzynki za nami. No niestety nie widzę tutaj nic wartościowego póki co, co jakkolwiek by nas zbliżyło, żeby wyjść na zero z tej bitwy. No zwraca nam tak naprawdę tylko ta MK Hole tą bitwę, no tym bardziej, że wydajemy aż 10 tysięcy złotych właśnie, żeby tą MK spróbować dostać. No jak poleci, no to no 17 koła, tak? Minimum koszt oczywiście tej MK, no ale zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki przed nami, no jest kosa, ale to nam nic nie daje, to jest zaledwie 2000 zł, tu się niestety już nic nie zmieni. Hole nie poleci, 3200 wygrane, no jest to, no tak jak wspomniałem, bardzo duży minus. Podejście ostatnie do tej skrzynki, do 3 razy sztuka, mam nadzieję, że to przysłowie spełni się i tym razem, zobaczmy, po raz trzeci 8 skrzynek dev na trybie oczywiście Joker. Zobaczmy, otwarcie pierwsze, jest Vulkan, 42 koła, no jest to niestety 800 zł niecałe. Zobaczmy, liczymy oczywiście bardzo na tą enczureczkę, bo jeżeli ona tutaj nie spadnie, no to chyba jeden z gorszych odcinków, jeśli chodzi o skrzynki dev na moim kanale, no bo zawsze jak wrzucałem te skrzynki na tym trybie podboostowanym, no to kurczę, ten hole leciał. Ten hole leciał nawet bardzo często, więc ja cały czas trzymam kciuki, bo jeszcze 3 skrzynki, 3 szanse, no 5% niecałe na tą MK, więc no na 3 skrzynki powiedziałbym, że z 15%. No ale właśnie, te szanse coraz mniejsze z każdą kolejną skrzynią, no i ostatnia skrzynia, no i właśnie, hole'a nie będzie, ale będzie tutaj koło 7 koła, 7051 zł z tej bitwy. Ostatnia szansa, dosłownie ostatnia szansa dla tej skrzynki, już więcej nie będzie, bo jeżeli tą bitwę przegramy, zostaje nam tylko 3800 zł, a za to już naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko będzie trafić tego hole'a. Zobaczmy, otwarcie pierwsze, czyli tutaj, za czwartym razem ten hole do nas spadnie. Drugie otwarcie, no jest MK, ale to nie na tą MK dzisiaj polujemy. Vulkan dla mojego przeciwnika, otwarcie kolejne, no scout spada, no ten scout, no nie pomaga, tak? Nie pomaga. Ten M4 hole jeszcze tutaj spadnie i uratuje mi ten odcinek. Skrzynka dev gotuje, zobaczmy. Co tym razem? No niestety pusto. Vulkan dla mojego przeciwnika, 2000 zł. 3 skrzynki przed nami. Czy tu ten hole spadnie? Czy ten hole da nam wygraną tej bitwy? Zobaczmy. Ostatnia skrzynia będzie zaraz lecieć. Vulkan jeszcze jeden dla mojego przeciwnika. No i zobaczmy. Ostatnia skrzynia. No i niestety. Zawsze można wychodzić zwycięsko z takich pojedynków, ale spróbujmy normalne otwarcie. W sensie oczywiście Joker, ale pojedyncze otwarcie. 1300 zł.
Może to będzie klucz do sukcesu. Pierwsze otwarcie, no niestety, 100. AK Legion Anubis, no to jest 36 zł. To nie jest item, na który polujemy. Mamy Vulkana tym razem. Jakiś dobry stan. I będę naprawdę, znaczy może nie będę zadowolony, ale będzie to na pewno jedna szansa więcej na trafienie oczywiście tego haula. Kolejne otwarcie, skrzynki Dev, niestety Kraken. I ostatnia szansa, czy tutaj, w tej ostatniej skrzyni spadnie ten haul, są rękawice. No ale te rękawice zmieniają nam dosłownie nic. Dają nam jeszcze jedną szansę, ale czy ta szansa zostanie wykorzystana? No niestety.